Witajcie kochani, w dzisiejszym filmiku zdradzę Wam przepis na to pyszne, ekspresowe ciasto z mikrofali. Zapraszam gorąco do oglądania, a z pewnością nie pożałujecie. Do przygotowania naszego ciasta potrzebujemy tylko kilku składników. No i zobaczmy, co tutaj mamy. Będzie to łyżka oliwy z oliwek, 1,5 łyżki mąki pszennej, do tego pół łyżeczki proszku do pieczenia, łyżka kakao, 70 ml dowolnego mleka, jedno jajko i miarka białka. Czas na połączenie wszystkich składników. Zaczynamy od białka. Co ważne, wszystkie składniki musimy przesiać. Przesiewamy białko. Tutaj mam mąkę pszenną z proszkiem do pieczenia, kakao, czas na mokre składniki, a jeszcze zanim czas na mokre składniki, musimy wymieszać suche składniki. Wymieszamy, łyżkę odstawiamy, mleko, łyżka oliwy z oliwek, i oczywiście jajko z wolnego wybiegu. Pamiętajcie, to ważne. Całość teraz musimy po prostu zmiksować mikserem. Nasza masa na ciasto jest już gotowa. Jak możecie zauważyć, jest dość płynna i o taką właśnie nam chodziło. Bardzo ważne jest przesianie wszystkich składników. Dzięki temu nie będziemy mieli w naszej masie żadnych grudek. Będziemy musieli przelać naszą masę do miski. I ważny jest tutaj wybór tej miski. Chodzi o to, żeby dno było dość szerokie, a ten rant nie był za wysoki. Sprawdźcie również, czy Wasza miska nadaje się do użytku w mikrofali. Przelewamy nasze ciasto. Powiem Wam, że pięknie pachnie. I wsadzimy naszą miskę z masą na ciasto na 5 minut do mikrofali na najwyższą moc. Tak prezentuje się ciasto bezpośrednio po wyjęciu z mikrofali. Teraz musimy je obrócić na drugą stronę. Jak widzicie, elegancko nam odeszło od naszej miseczki. Jak widzicie, tak prezentuje się nasze ekspresowe ciasto z mikrofali. Na koniec możemy jeszcze oprószyć je cukrem pudrem, tak jak właśnie ja uczyniłam. Powiem Wam, że jest naprawdę rewelacyjne i bardzo szybkie do zrobienia. Mam nadzieję, że wypróbujecie mój przepis. Gorąco pozdrawiam! Jak widzicie, tak prezentuje się ciasto po przekrojeniu. Bardzo ładnie nam wyrosło.